I witamy Państwa z powrotem po krótkiej przerwie w studiu Obserwatora Finansowego. Damian Diaz i Maksymilian Wysocki. A z nami jest pan Jacek Majcherek, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że w tym studio Centrum Pieniądza też zagościło. Panie dyrektorze, mówiliśmy w poprzednim wejściu o tym, jak pieniądz się tworzy, ile jego jest tak naprawdę w gospodarce, to jak on jak się to sprawdzić. Tego, jak to sprawdzić. I finalnie dzień poświęcony pieniądzom, więc porozmawiamy dzisiaj o Centrum Pieniądza. Wakacje, więc teraz możemy troszeczkę odpocząć, dlatego że ten temat, który mieliśmy do tej pory, to był taki wymagający bardzo dużej dyscypliny umysłowej, skupienia i tak dalej, a teraz będzie tak bardziej relaksacyjnie. Bo Centrum Pieniądza, jak rozumiem, przygotowało bogatą ofertę właśnie dla zwiedzających, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, znając życie. Natomiast zanim przejdziemy sobie właśnie do tej konkretnej oferty, to może powiedzmy sobie o tym miejscu tak cenionym, lubianym przez wszystkich, którzy je znają, albo niemalże wszystkich. Natomiast być może są jeszcze tacy, którzy w ogóle o jego istnieniu nie wiedzą. Więc czym jest Centrum Pieniądza NBP? Tak, no można by powiedzieć, że ci, którzy nie byli, są zdecydowanie w mniejszości. Oczywiście mówię to trochę ironicznie, ale zapraszamy do zwiedzania Centrum Pieniądza. Powstało w 2016 roku. To jest istotna wiadomość, a inicjatorem Centrum Pieniądza był prezes Sławomir Skrzypek. Zginął tragicznie w tej katastrofie pod Smoleńskiem, wtedy, kiedy właśnie poleciał uczcić pamięć polskich oficerów, polskich żołnierzy, elity polskiej zamordowanej przez Sowietów w Katyniu. Warto to pamiętać i warto o tym wspominać z jednego powodu. Zaraz wrócimy do Centrum Pieniądza. Także z tego, że jednym z elementów, które przyświecało takich celów prezesowi Skrzypkowi, to była właśnie historia. Zapamiętanie, przybliżenie historii, także historii finansów, historii pieniądza. I jedną z idei było właśnie stworzenie takiego centrum, takiego miejsca, w którym będziemy mogli poznać, jak kształtowała się polska państwowość od strony finansowej, od strony ekonomicznej. To jest 2016 rok, kiedy otwieramy Centrum Pieniądza. Od tego czasu odwiedziło nas, strzelajmy, ile osób? No zobaczymy, jak tam przestrzelicie. Tak? Właśnie, tak sobie mogę, tak, pomyślmy, ile osób może dziennie. No, dobra, to takie już tak, widzę, było, włącza się analityczne myślenie, to by było bardzo dobrze. Ciekawe, no nie wiem, wydaje mi się, że powiedziałbym 300 osób może dziennie odwiedzać Centrum Pieniądza. Może więcej nawet odwiedzić, tak. Może więcej odwiedzić. No ale ile tak przez te, od 2016 roku, czyli 8 lat? Milion. Blisko, kolega był blisko, ale o 400 zdejmijmy jeszcze. Czyli to blisko to jest takie, oczywiście zależy dla kogo. 600 tysięcy mieliśmy gości już w Centrum Pieniądza. Faktycznie jednym z... Duże takich, polskie miasto wojewódzkie. Tak, to prawda i rzeczywiście, a to też na marginesie trzeba dodać, że mamy wielu gości także właśnie z, nie tylko z Warszawy, ale właśnie przejeżdżających, bo i wycieczki krajowe, wycieczki zagraniczne także. Przyjeżdżają, umawiają się na spotkania, na zwiedzanie Centrum Pieniądza, więc te 600 tysięcy wzięło się właśnie z tego. Pamiętajmy, że po drodze jeszcze mieliśmy ten nieszczęsny COVID, więc 600 tysięcy to jest rzeczywiście sporo, a w tym roku już 60 tysięcy. W tym roku już 60 tysięcy gości nas odwiedziło i teraz nawet w takie dni jak majówka, 1, 2, 3 maja, to były bardzo duże liczby zwiedzających. Czyli Centrum Pieniądza jest nie tylko otwarte od poniedziałku do piątku, nie tylko od wtedy... Od wtorku do niedzieli. Od wtorku do niedzieli. Poniedziałek tylko jest takim dniem technicznym, jak czasami w wielu placówkach muzealnych. Czyli właśnie tak jak muzea. Mhm. Tak. Od wtorku do niedzieli jest czynne Centrum Pieniądza. Od 10 do 18, a w czwartek do 20. No i teraz najważniejsza informacja. Poprzedzę ją taką troszeczkę może anegdotą. Jak jest noc muzeów, ludzie się ustawiają w kolejce. No i przychodzi taki trudny moment, kiedy trzeba powiedzieć, no proszę Państwa, już jesteście ostatni. Także już następnych osób nie możemy przyjąć, no bo jakby wiadomo, trzeba będzie zamknąć konkretna godzina. Tak to jest w muzeach, a ludzie wtedy, a dlaczego, przecież nie możemy, staliśmy i tak dalej. Ja mówię, ale zapraszam innego dnia, o innego to trzeba będzie zapłacić. Otóż nie trzeba będzie zapłacić. Do Centrum Pieniądza wchodzimy za darmo.
To jest bezpłatna wizyta i możemy ją zrealizować na kilka sposobów, bo możemy zrealizować... A za darmo to uczciwa cena. A za darmo to jest bardzo dobra uwaga. Za darmo to jest uczciwa cena i możemy ją zrealizować na kilka sposobów. Możemy przyjść sobie indywidualnie w tych godzinach zwiedzania, jak powiedziałem 10:18 albo 20 w czwartki. Nie ma ryzyka, że będzie kolejka szkół umówionych i że nie wejdziemy? Takie ryzyko troszeczkę jest. Oczywiście, że tak, no ale dla nas to jest, powiedziałbym, nawet powód do dumy, że są kolejki przed Centrum Pieniądza, bo to znaczy, że się ludzie interesują historią pieniądza, historią bankowości, tym miejscem chcą zobaczyć. Za chwilę też opowiemy troszeczkę o jakichś atrakcjach Centrum Pieniądza. Więc to, że są kolejki, to chyba dobrze. Sam jak gdzieś zwiedzam muzea, odwiedzam jakieś miejsca ciekawe i widzę kolejkę, no to pewnie, że chciałbym wejść już i zobaczyć, ale to, że jest, to mnie gdzieś tam sytuuje wśród tych, którzy też znaleźli taki moment na to, żeby poznać coś jeszcze innego. Najczęściej te kolejki my widzimy właśnie w Noc Muzeów. Znaczy my, w sensie zwiedzający jakieś inne placówki, bo przed Centrum Pieniądza oczywiście są też i w inne dni. Możemy zwiedzać... Nie jest tak, panie dyrektorze, że tylko dzieci odwiedzają, bo bardzo różnych ludzi widuję, idąc w tę i we w tę. Ostatnio wychodziłem z pracy, czekała w kolejce wietnamska wycieczka, więc jakby różni są zainteresowani. Tak, to prawda, bo powiedziałem, że też wycieczki międzynarodowe są organizowane. Jeden ze sposobów, to powiedziałem, że jest indywidualne. Mogą być też grupowe i tu jeszcze nawiążę sekundę właśnie do tych grup szkolnych. Za chwilę powiemy o akcji Lato w Mieście, że są to wycieczki także grupowe, bo i szkolne w ciągu roku szkolnego w różnych, od szkół podstawowych, od tych najniższych klas do szkół licealnych, ale i dla studentów, bo też czasami dzwonią uczelni i proszą, żeby zamówić dla nich jakąś wycieczkę, zorganizować wycieczkę czy oprowadzanie po Centrum Pieniądza właśnie dla studentów. No wydawało się, że dorośli jakby pójdą sobie sami. Chodzą sami, ale też ta forma jest dla nich ciekawa. Także dla tych grup starszych. W weekendy mamy na przykład zwiedzanie rodzinne, więc też może być tak, że się zapiszemy na formularz, to jeszcze o tym logowaniu też i formularzu powiem za chwilę dwa zdania. I możemy zwiedzać rodzinnie, ale właśnie nie jest tak, że tylko same dzieci przychodzą. Tam jest trochę atrakcji dla dzieci. To jest zawsze fajne miejsce, bo też jest interaktywne, ale przychodzą też dorośli, przychodzą na zwiedzanie rodzinne, powiedziałem weekendowe, ale mogą też przychodzić na zwiedzanie rodzinne po prostu w ciągu tygodnia. No trudno, nie trzeba się zrażać kolejką, jeżeli jest, bo staramy się, żeby jakoś to płynnie wchodziło. No, kolejki się biorą z prostego ograniczenia takiego czysto technicznego, to wiadomo, tam jeszcze wyjaśnienie dla... A to może pierwsze takie kluczowe pytanie, jeśli chcielibyśmy indywidualnie, bo rozumiem, że grupowo to zdecydowanie warto się zapisać. Tak, to się zdecydowanie warto zapisać. Wczoraj ruszyły zapisy na tą akcję Lato w Mieście, na zwiedzanie wakacyjne. Jeszcze troszkę wolnych miejsc zostało, ale powiem, że niedużo, bo nie wiem, ktoś ogląda materiał na bieżąco, no to może jeszcze do formularza sobie usiądzie i zamówi takie zwiedzanie grupowe. Ale jeżeli nie uda nam się na to zwiedzanie grupowe, to zapraszamy na zwiedzanie indywidualne w ciągu dnia też, ale no, najczęściej po południu, bo jest taki moment, kiedy zwiedzanie grupowe już się gdzieś tam powiedzmy po południu kończy, a jeszcze jest kilka godzin i możemy indywidualnie sobie odwiedzić Centrum Pieniądza. To jest taki moment, który też warto podkreślić, żeby nie zniechęcać się, że tylko jakby grupy wchodzą. Nie, każdy może wejść do Centrum Pieniądza. A co ciekawego jest w środku? A, proszę pana, to już jest, ja wszystkiego nie zdradzę, bo jak ja to wszystko opowiem, to ktoś powie, no dobra, właściwie wszystko wyjaśnił, nie ma co przychodzić do Centrum Pieniądza, włączę sobie internet, tam trochę obejrzę obrazków i wystarczy. Nie, tak wszystkiego to oczywiście nie powiem. No dobra, ale są pieniądze? Są pieniądze. Najważniejsze. Są pieniądze oczywiście i to w różnej formie, bo powiedzmy, że udamy się do takiej pierwszej sali, starożytność średniowiecze i czasy nowożytne. I tam będziemy mogli zobaczyć sobie różne formy spotkania człowieka z pieniądzem. Albo będą to jakieś płacidła, czyli jakiś rodzaj wymiany za jakieś muszelki, koraliki, czy za jakieś inne formy, wszystkiego nie zdradzę. Albo spotkamy się już z tym pieniądzem, który jest nam bliższy, bo zobaczymy jakieś pieniądze już takie zbliżone do monet. Tak zwane bite. Tak, tak zwane bite, rzeczywiście, więc i takie zobaczymy. Potem zetkniemy się na przykład z takim pieniądzem dużo większym, bo wszyscy wiemy o tym, że każdy z gdzieś tam przez poszczególne pokolenia stawiono jakiś taki, kładziono nacisk na kruszce. Jak się miało złoto, do dzisiaj jest to ważne i zresztą w ostatnim swoim wystąpieniu profesor Glapiński wspominał o tym, że bank nabywa złoto.
tę jedną sztabkę możemy też obejrzeć w Centrum Pieniądza, no ale to wszystkich nie możemy. No my tutaj dołożyliśmy jedną sztabkę, ale to nie jest ta jedna sztabka z Centrum Pieniądza. No nie jest tak, patrzę z daleka, no za dużo byśmy za nią nie uzyskali, ale powiedzmy wrażenie robi dobre. Ma wartość sentymentalną. Tak, ja myślę, że wzruszenie będzie już po emisji programu i wtedy będziemy mogli dać upust swoim emocjom, ale to już potem. Ale powiedzmy sobie wprost, takie zdjęcie, jak dotykamy sztabki złota prawdziwej, jakiej ona jest wadze? 12,5 kg. No właśnie, jak dotykamy takiej sztabki, sobie zdajemy sprawę z jej wartości. Takie zdjęcie myślę, że zapada w pamięci i często później można do niego wracać. Oczywiście w trakcie, o tam widzimy zdaje się właśnie tę sztabkę teraz na materiale filmowym. Możemy ją sobie rzeczywiście podnieść. Ona jest co prawda w takiej kapsule i klasyczne pytanie, jak się panowie domyślacie. Czy da się ją wyjąć? Czy da się ją wyjąć? Oczywiście zawsze zachęcamy, tak? Proszę próbować. Tam nie oczywiście śmiałem jest... Tam jest oczywiście strażnik, który pilnuje, że jak ktoś wyjmie, no to nie wyjdzie. Ale tego nie musimy mówić od razu, znaczy już teraz to powiedziałem, ale eksponaty. To zostanie tak. Tam dalej jest taka część w skarbcu za kratami i prawdopodobnie ten, który by wyjął, to byłby tam poproszony o zwiedzanie tej dalszej części, a później krata by się za nim zamknęła, więc to tak można zobaczyć. Dla tych, co cenią spokój, tak. Tak, no myślę, że to można by zapewnić tego dużo takiego spokoju właśnie w skarbcu, ale też obok znajdziemy taką kapsułę, powiedzmy dużą, gdzie jest 1 000 000 złotych w 10-złotowych banknotach. A, jeszcze jedna rzecz, nasi animatorzy też opowiadają, właśnie żeby zobaczyć, jak ta sztaba wygląda, podnieść tę sztabę i porównać to sobie z takimi scenami filmowymi. Jak widzimy, że jest jakiś tam filmowy napad na bank, pakują te sztaby w łap. Tak, właśnie. I potem na ramię i pędzą z tym gdzieś tam do jakiejś furgonetki. Oczywiście wystarczy sobie wyobrazić, ile tych sztab, tych 12,5-kilogramowych można zapakować na ramię i w takim tempie filmowym rzeczywiście gdzieś tam biec do jakiegoś punktu zbornego i jeszcze regulować zegarek, bo jeszcze trzeba sprawdzić, czy jesteśmy zgodni z tym czasomierzem, jaki sobie tam w grupie przestępczej wyznaczyliśmy. Tam też wspominam o tym, dlatego że mamy tam też takie ekraniki, gdzie możemy zobaczyć ćwiczenia Straży Bankowej, właśnie przygotowującej się na wypadek takich sytuacji, które mogłyby gdzieś nagle, one nie miały to miejsca. Po ile są w stanie unieść? A nie powiem tego. Trzeba samemu próbować albo obliczyć. Najlepiej to przełożyć na jakieś kilogramy mąki albo cukru i spróbować. No bo nie wiem, chyba że ktoś w domu ma trochę sztab złota, to wtedy oczywiście może i w ten sposób próbować. Myślę, że niedużo. Nawet jeżeli chodzą na siłownię, to za dużo nie mogą unieść. Ale to, żeśmy się skupili ale na... Ale to ochrona ćwiczy się w wynoszeniu, czy zabezpieczaniu w plecaku zabezpieczaniu. Sztabek złota? Czy... Nie, ochrona ćwiczy się w zabezpieczaniu terenu, w zabezpieczaniu przewozu wartości pieniężnych, no bo to wiadomo, że jest zasilanie. Tutaj byli przedstawiciele Departamentu Emisyjno-Skarbcowego, więc też ciekawie opowiadali o tym, jak się zasila banki, zasila bankomaty. No to wszystko są te elementy przewozowe, które wymagają ochrony. Część tego możemy zobaczyć też na takich filmowych pokazach właśnie w Centrum Pieniądza, w tej części zbliżonej do skarbca. I rozumiem, że dlatego są te filmowe pokazy ze szkoleń ochrony, bo jest to bardzo dobrze wyszkolona ochrona. Straż Bankowa jest bardzo dobrze wyszkoloną taką formacją wewnętrzną bankową, częścią Departamentu Bezpieczeństwa. Zawsze można jeszcze zaprosić kogoś z Departamentu Bezpieczeństwa i też pewnie poopowiada tyle, ile może zdradzić jako formułę taką ogólnie dostępną. Ale przez chwilę byliśmy w... Tak, zaprośmy i porozmawiajmy o zabezpieczeniach. Rozmawiamy o tym, czy da się wynieść złoto. Rozmawialiśmy z... Ta pokazowa sztabka z Centrum Pieniądza. Czy da się wyjąć tak, z tej czy kapsuły? Da się wyjąć? Próby są oczywiście, mało tego, no, ponieważ tam ileś osób dziennie dotyka tej sztaby złota, no to raz na jakiś czas trzeba sprawdzić, czy da się tam nie starła, czy ma tę wartość zachowaną. Bardzo też Departament Emisyjno-Skarbcowy dba o to, żeby ta sztaba była tak prezentowana, żeby raz, że zaciekawia, drugi raz gdzieś tam wywołuje w wyobraźni jakieś miłe skojarzenia, mam nadzieję nieprzestępcze, no ale też, żeby pozwoliła gdzieś zobaczyć, jak wygląda to coś, do czego człowiek często dążył, czyli posiadanie złota. Ale też w tym module zobaczymy złote monety na przykład, czyli takie monety inwestycyjne, które
Czasami ludzie kupują po to, żeby gdzieś sobie tę ulokować jakieś swoje oszczędności, bo mówi się, złoto się nie zestarzeje, prawda? Jakby tutaj ta wartość też taka jest. Obok tego modułu skarbca znajdziemy też taką pokaz, jak wygląda, czy taki fragment wozu, bankowozu. Znaczy, jak on wygląda od wewnątrz, jak się tam wchodzi, stoi obok strażnik. No właśnie, stoi obok strażnik, ale więcej nie powiem, bo jak nasi goście pójdą zwiedzać Centrum Pieniądza, to może będą chcieli z tym strażnikiem, tam jest dwóch, jeden taki, który pilnuje sztaby złota i drugi, który pilnuje tego miliona w banknotach 10-złotowych, może z tym drugim będą chcieli porozmawiać na przykład. O, to jest taka formuła. Ale jak wyjdziemy ze skarbca, to znajdziemy się też w takim bardzo ciekawym miejscu, laboratorium autentyczności. I tam możemy sobie zobaczyć, po pierwsze sprawdzić, jak są zabezpieczone polskie banknoty, też zobaczyć, jak są zabezpieczone banknoty z innych krajów, ale możemy zobaczyć także, gdzie i w jaki sposób ludzie przechowują pieniądze i jakie mogą z tego tytułu ponieść straty, bo tam znajdziemy na przykład takie przekazane na przykład przez policję próby fałszerstw, albo takie banknoty, które ktoś gdzieś zamknął w jakiejś puszce, bo chciał sobie je tam gdzieś schować. I nie otworzył, bo na przykład dom spłonął, czy mieszkanie spłonęło. Które rzekomo jest milion złotych. Nie, ale to właśnie... Nie wiemy, nikt to dzisiaj nie otworzył. Ale ona jest otwarta, tylko że zwęglone banknoty widzimy. Więc teraz albo gdzieś tam nadjedzone przez jakieś gryzonie. I tam się dowiemy też, w jakiej formie, w jakiej ilości, w jakiej części możemy odzyskać całość banknotu, całość wartości tego banknotu, a kiedy nie odzyskamy. Ale to też nie zdradzam, żeby zaprosić naszych gości do zwiedzenia Centrum Pieniądza. Ale wyszliśmy od takiego jeszcze miejsca, które nazywa się Antyk Średniowiecza Nowożytność i tam znajdziemy najmniejszą monetę, hemihektę, ale przejdziemy troszeczkę dalej i znajdziemy największą monetę, którą możemy sobie podnieść. Powiedziałem, że kiedyś tam, znaczy zawsze takie, że ceniliśmy sobie kruszce, no złoto, srebro, wiadomo, no ale był taki moment, kiedy w Szwecji uznano, że w zasadzie miedź też może mieć taką wartość. No ale ponieważ ono ma inną wartość niż złoto, no to i powierzchnia tego banknotu, właściwie monety, trzeba powiedzieć, bo to nie banknot, monety miedziane jest dużo większa. No i teraz możemy sobie pójść do Centrum Pieniądza i spróbować podnieść taką właśnie monetę szwedzką, XVII-wieczną, zobaczyć, czy damy radę. Ludzie podnosili, wozili je na specjalnych takich, powiedzmy, saniach, no jak tam zimą w Szwecji. No stąd może ten kryzys. Jak mieli takie monety, to nie mieli drobnych, tak. Nie wydać. No, tutaj nie, może tego nie widać, a to mniej więcej płacz. Połowa na przykład stołu, tak? Ta moneta ma. To oczywiście były też mniejsze. Masz wydać? No właśnie. Swoją drogą dzisiaj o Banku Szwecji i o tym historycznym aspekcie dalej będziemy rozmawiali na naszej antenie. No właśnie, bo to, też, Kowalewskim, bo to też będzie ciekawy moment. Możemy nawiązać do tego, chociaż już zasadniczo ten etap kryzys monetarny. Początku Banku Szwecji i XVII wiek chyba już omówiliśmy, ale zawsze możemy wrócić do tego jeszcze. No to zachęcam, ale zachęcam też, żeby pójść właśnie do tej części w Centrum Pieniądza i zobaczyć, czy podniesiemy tę monetę, ale ta moneta stała się też początkiem właściwie za chwilę pieniądza papierowego, no bo wiadomo, że jak kolega żartował, że no, masz wydać z tej wielkiej takiej, powiedzmy, formy miedzianej, no były mniejsze, ale też nieporęczne, w kieszeni się tego nie zmieściło, tylko na tych saniach wózku trzeba było to wozić. No i wtedy się pojawiły takie odpowiedniki papierowego, czyli składało się w jakimś banku i tam dostawało się taki kwit, że właśnie się złożyło, można było pojechać do innego miasta i odzyskać sobie te inne tam miedziane, dzisiaj powiedzielibyśmy miedziaki, no ale to potężne miedziaki były. To takie ciekawostki, powiedzmy, z centrum pieniądza, które możemy sobie tam dzisiaj zobaczyć. A z takich, powiedzmy, jeszcze, o których warto w tym momencie powiedzieć, które no, w jakimś sensie są na wystawie tak zwanych, czy takich modułach czasowych, to mamy dwa takie elementy, które mogą też zaciekawić zwiedzających, bo nawet jeżeli kiedyś byli w Centrum Pieniądza, no to może warto, żeby wrócili i zobaczyli te dwa elementy. Jeden to jest taki pokaz banknotów serii E71. To były takie banknoty, które przygotowano, jedna z hipotez jest taka, przygotowano na wypadek konfliktu zbrojnego między Związkiem Sowieckim, czy też Układem Warszawskim, a państwami NATO. W jednym ze scenariuszy było tak, że wojska polskie będą miały, ludowe wojska polskie, więc dodajmy to PRL-owskie wyobrażenie, będą miały za zadanie opanować Danię i północne Niemcy. No i prawdopodobnie miało być tak, że na tych terenach będą wyemitowane specjalne banknoty, którymi ci
powiedzmy okupowani, opanowani, będą musieli płacić. I mamy tam właśnie takie przykłady tej serii banknotów E71. Co ciekawe, projektantem tych banknotów był Andrzej Heidrich, który projektował też te banknoty, którymi my dzisiaj się posługujemy. Tam są nominały od 1 do, o ile dobrze pamiętam, 200 zł, a może nawet 2000. Te niższe to są takie, powiedzmy, 1, 2, 3 papierowe pieniądze bez jakiejś szczególnej szaty graficznej, natomiast te wyższe nominały od 20 już mają taką grafikę miasta polskie. Ale to w ogóle musiała być ciekawa historia. Ona była tajna specjalnego znaczenia. A wiesz, Układ Warszawski chce podbić tę Europę. Niestety było to, znaczy niestety, to było zamknięte w takiej, pan prezes, na takim filmie, który możemy zobaczyć na stronie, na kanale YouTube Narodowego Banku Polskiego, też prezentuje właśnie tę serię banknotów E71, ale wyjaśnia i mówi tam wyraźnie, że to było zamknięte w skrzyni z napisem tajne specjalnego znaczenia. Czyli nie można było się do tego dostać, odtajniono dopiero te skrzynie. Ciekawe niestety i bardzo smutne, że spora część tych banknotów, właściwie wszystkie banknoty, bo to co możemy zobaczyć, tamte banknoty zostały zniszczone, natomiast to co możemy zobaczyć to są takie wydruki próbne i tak zwane blachy, z których można było, to były w takich skrzyniach i te skrzynie, tam trzy skrzynie były i w każdą właściwie można było od razu uruchomić produkcję banknotów. To się widzą właśnie na ekranie, przed momentem był ten film, zresztą dzisiaj jeszcze w Obserwatorze Finansowym, nie tylko na stronie NBP, będzie można ten krótki materiał również obejrzeć. I to ważne, bo to jest taki element, pan prezes tam podkreśla, że w latach 2001-2003 zniszczono te banknoty i jest to rzeczywiście niezrozumiałe, bo jest to jakiś rodzaj świadectwa tamtych, czy był to jakiś rodzaj świadectwa, no ale przynajmniej ta część, te blachy i te wydruki próbne się zachowały i możemy sobie to zobaczyć. Gdzieś wyobraźnia, jaką ścieżką podążały te plany wojenne, może być w ten sposób uruchomiona. Całe szczęście niezrealizowana i dobrze, że się... Ale wydaje mi się, że ci, którzy niszczyli akurat te banknoty, pomyśleli sobie dokładnie to samo, jak ci biedni Szwedzi, którzy z tej wielkiej monety na saniach przeszli jednak na gotówkę, to oni wtedy musieli krzyknąć Wilken let nad, czyli co za ulga. Tak, może. Więc może przy niszczeniu też tych banknotów mieli pewną ulgę, ci, którzy to robili. Pewnie, pewną, znaczy jakąś ulgę musieli mieć, natomiast sam ten akt, no niestety jest trochę aktem takiego, powiedziałbym, no, z punktu widzenia muzealniczego, to powiedziałbym trochę barbarzyństwa, ale z punktu widzenia historycznego też jest niedobrym przykładem, że się próbuje zatrzeć historię, no bo to był ten element, no, właściwie trochę cudem się udało uratować te trzy takie próbniki, natomiast to był taki element, no powiedziałbym, tej takiej nieciekawej historii PRL-owskiej, która zakładała pewną napastniczość i pewien rodzaj agresji, nawet nie pewien rodzaj, po prostu agresję na państwa przeciwne i jakby próbowała to budować. A, warto też dodać, że te projekty nie były jakby z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, chociaż przecież sam Narodowy Bank Polski w czasach PRL-u miał zupełnie inną funkcję niż obecnie. Tak? To nie był niezależny bank, tylko właściwie zależny od część takiej struktury państwowej, a prezes banku właściwie, no to chyba miał taką rangę, tam zdaje się pan prezes też o tym ostatnio mówił, taką rangę właściwie trochę wiceministra, można powiedzieć, czyli żadnej jakby mocy takiej jak obecnie siły, która w państwach demokratycznych przysługuje bankowi centralnemu, czyli niezależności, wówczas nie było. Tak? Natomiast inicjatorem tych banknotów A71 był Komitet Obrony Kraju, czyli ta właściwie taka czapka ideologiczna, partyjna, która tam zarządzała łącznie z komunikacją moskiewską. To jest jeden element, który możemy sobie zobaczyć właśnie w Centrum Pieniądza. Natomiast drugi od niedawna. Wczoraj gościem państwa był pan Artur Adamski i bardzo ciekawie opowiadał o tym wywozie złota w 1939. Wspomniał też o Funduszu Obrony Narodowej. Bardzo przecież ważna, niezwykle ważna inicjatywa obywateli II RP, którzy wiedząc o tym, że tak długo czekali, powiedzmy takim trochę wzniosłym językiem, na odzyskanie niepodległości, wiedząc o tym, nie wahali się oddawać rzeczy osobistych, bardzo osobistych, często pamiątek rodzinnych, jakichś precjozów, które z pokolenia na pokolenie były przekazywane, jakichś jubilerskich, cennych rzeczy, także jakichś artystycznych, ale i sztabek złota, ale i pieniędzy, czy monet złotych, po to, żeby zasilić Fundusz Obrony Narodowej, który miał być przeznaczony na budowę
polskiej armii właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Tam około ogromna miliarda, ofiarność obywateli. Ogromna ofiarność, można powiedzieć, jeszcze coś takiego bardzo, no chciałby się powiedzieć, no chciałoby się, żeby, no, wewnętrznie gdzieś głęboko, głębokiego patriotyzmu. Ofiarność i taki głęboki patriotyzm, świadomość, że może nie mamy wówczas, nie mieliśmy może najsilniejszej armii, ale zróbmy wszystko, żeby udało się naszą niepodległość, która po tylu, po 123 latach, no, często mówimy to w takim ciągu, bo obchodzimy kolejne rocznice stulecia, czy to odzyskanie niepodległości, czy teraz wprowadzenia złotego i pojawienia się Banku Polskiego S.A. jako banku emisyjnego, że często mówimy o tym stuleciu, ale ci ludzie wiedzieli z pokolenia na pokolenie, jak dużo musieli poświęcić, jak wiele kosztowało poszczególne rodziny, to żebyśmy byli między 18 a 39 w niepodległej Polsce. Liczyli na to, że tę niepodległość uda się jeszcze uchronić. Mało tego, no, ten Fundusz Obrony Narodowej przecież był także jeszcze obowiązywał w czasie samej wojny, bo z tego też funduszu na przykład wynagradzano kombatantów, próbowano też ratować tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Wiele takich celów ten Fundusz Obrony Narodowej realizował, natomiast... I te ukradzione przez Rosjan wagony. Tak, to też jest to, o tym wczoraj pan Artur wspominał. Natomiast... Ale w Centrum Pieniędzy, rozumiem, możemy oglądać przedmioty, które Polacy ofiarowali. Tak, możemy zobaczyć właśnie część tego skarbu, tego złotego skarbu fondu. Nie wszystko Rosjanie ukradli. No, więc tutaj jest historia, to zapraszam, żeby też ten element sobie prześledzić na ekspozycji w Centrum Pieniądza. Natomiast to, o czym powinniśmy powiedzieć, pamiętaj, z jednej strony mamy ten wielki patriotyczny zryw, to niepodległość, tę niepodległościową potrzebę ratowania ojczyzny, a z drugiej strony później już po wojnie mamy do czynienia z aktami zdrady, czyli przekazania tego, co zostało ze złotego skarbu FON władzom PRL-owskim. I one dopiero sobie poczynały z tym skarbem. Część przetopiono tych złotych preciozów czy monet na sztaby złota. No i tam, że tak powiem, się rozeszły. Część z tego skarbu, takiego powiedzmy jakiejś biżuterii, tych darów takich bardzo osobistych, trafiło do kancelarii prezydenta Bieruta. No i domyślamy się, co się tam mogło z nimi dziać. Część na taki fundusz operacyjny służb wywiadowczych. I dopiero drobna część tego elementu, no też wszystko było trwonione, też wszystko było wydawane. W sporej części podejrzewam, że jak historycy o tym piszą, wiele rzeczy też nie było dokumentowanych, więc gdzie one się były rozkradane, tego też może do końca nie wiemy. I teraz drobna część tego złotego skarbu FON, tę drobną część możemy zobaczyć na wystawie w Centrum Pieniądza. Tam zobaczymy złote monety, złote sztabki, taką kolię, pierścień, ale zobaczymy też pióro prezydenta Mościckiego. Sądzimy, że to jest pióro prezydenta Mościckiego, tak wynikało z dokumentów. I teraz jak na to patrzymy, nawet na ten pierścień i wyobrażamy sobie, że on gdzieś pewnie dziedzicznie był przekazywany z pokolenia na pokolenie i trafia w pewnym momencie, gdzieś jakbyśmy prześledzili przecież te nawet zapisy medialne, prasowe z 30, bo sam fundusz został uruchomiony w 36 roku, jakbyśmy prześledzili te zapisy medialne właśnie prasowe, to byśmy zobaczyli jak to był wielki akt poświęcenia obywateli II RP. Czyli Centrum Pieniądza to stała ekspozycja, która się ciągle powiększa. Tak, to też jest ważne. Kluczowe pytanie. Czym teraz różnią się wakacje w Centrum Pieniądza od takiego zwykłego, powiedzmy, reszty czasu, czy w tym przypadku roku szkolnego po prostu? Czy tu jest jakaś różnica w ofercie? Jest różnica w ofercie, to znaczy my co roku organizujemy Centrum Pieniądza, Departament Edukacji i Wydawnictw, organizujemy taką akcję, czy włączamy się w akcję Lato w Mieście i zapraszamy młodych ludzi właśnie w tych grupach ustalonych do zwiedzania Centrum Pieniądza. Specjalna dla nich ścieżka jest przygotowana z określonymi zadaniami, z takimi zagadkami, które jak przechodzą przez poszczególne moduły, mogą sobie rozwiązywać. Dużo jest tam interaktywności w tym. W tym roku jest to akcja przygotowana dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej. Inni też oczywiście mogą uczestniczyć, natomiast ta akcja jest przygotowana dla tych właśnie maluchów, żeby oni się
szybciej spotkali, zetknęli z pieniądzem i to jest właściwie akcja za takim, pod takim hasłem na tropach złotego. Ponieważ jest to, jak powiedzieliśmy sobie, w tym roku obchodzimy i stulecie powołania Banku Polskiego S.A., czyli Banku Emisyjnego, poprzednika Narodowego Banku Polskiego, ale obchodzimy też wprowadzenie do obiegu naszej narodowej waluty złotego. Na tropach złotego stulecie młodzi ludzie właśnie w tych poszczególnych zadaniach, w poszczególnych modułach mogą prześledzić sobie, jak wyglądał złoty, jak się kształtował, jakie to były monety, jakie banknoty, dlaczego chociażby na pierwszej monecie z czasów Bolesława Chrobrego nie mamy orła, tylko jest inny ptak, ale nie zdradzę, tam może część z nas wie, może nie, nie zdradzę, warto pójść, zobaczyć i sobie tam, chyba że ktoś wie, albo próbować zgadnąć. Ale jak ktoś wie, to niech i tak jak wie, to tym bardziej powinien pójść, żeby sprawdzić, czy to, co wie, to jest prawda oczywiście. No taka jest zasada, odwiedzamy Centrum Pieniądza, odwiedzamy po wielokroć i to jest taka ścieżka dla nich przygotowana, czyli mogą sobie właśnie w ten sposób odwiedzić Centrum Pieniądza. Oczywiście, jak mówię, no to są grupy zorganizowane, Lato w Mieście to jest akcja, jak wiemy, organizowana dla tych młodych ludzi, którzy zostali w Warszawie, albo jeszcze nie wyjechali, albo wyjechali, ale za chwilę wrócą i mogą sobie w takich grupach, jak to się kiedyś mówiło, półkolonijnych, zwiedzić Centrum Pieniądza właśnie w takich zorganizowanych formach. Samo zwiedzanie trwa około 70 minut, a czas pobytu w Centrum Pieniądza to jest 90 minut. Dla młodych ludzi taką wydawałoby się rzeczą oczywistą, wspominaliśmy tutaj, ale też atrakcyjną, wspominaliśmy o naszej straży bankowej, jest to, że jak wchodzimy do Centrum Pieniądza, to podlegamy takim samym procedurom, jak ci, którzy wchodzą po prostu do banku centralnego, czyli musimy przejść przez bramkę bezpieczeństwa. Wszystkie przedmioty metalowe zostawiamy. Musimy przejść przez tę bramkę bezpieczeństwa i czasami jeszcze bywa, że trzeba, że strażnik sprawdza specjalnym takim czujnikiem, czy jakichś metalowych przedmiotów nie ma. To też jest bardzo takie emocjonujące dla młodych ludzi, no bo oni w końcu za chwilę znajdą się w tym skarbcu, gdzie jest ta sztaba złota, nie mogą wnosić przedmiotów, które byłyby niebezpieczne albo, nie daj Boże, w wyobraźni filmowej gdzieś tam sobie coś wymyślili. No, tu ciekawostką jest to, że potrafią młodzi ludzie różne rzeczy zabierać ze sobą do plecaków szkolnych w celach czy to obronnych, czy edukacyjnych, jak czasami mówią. Ale to jest oddzielny temat. I rozumiem, że strażnicy, którzy kontrolują młodzież przy wchodzeniu do Centrum Pieniądza, te rzeczy wykrywają i co takiego już znaleźli, jeśli możemy taką dygresję małą zrobić? No powiedzmy, że tam jakieś mogą się znaleźć i scyzoryki, jakieś nie wiem, gazy pieprzowe czy inne. Te scyzoryki, to tak mówię łagodnie, bo czasami to mogą być nawet całkiem takie przyzwoite narzędzia obronne. Tak, które, no bo może nie jest, no dobra, nie będę mówił, może tak. Chciałem wymienić pewne miasto, gdzie ta posiadanie takiej broni jest może taką trochę normą, ale nie wymienię. Natomiast no potrafią zabrać ze sobą. ale to pan powiedział. Ja. Więc to oczywiście biorą na przechowanie, tam oczywiście czasami jest pouczenie. Ale oczywiście nie jest normą, chodzi tam po prostu środowisko kibicowskie. Tak, oczywiście, no bo poza tym w Krakowie wszyscy chodzą w koronie królewskiej, no bo to miasto królewskie, także to wiadomo, my mamy wielki szacunek do Krakowa, to bezwzględnie. Zresztą polecamy piosenkę Grzegorza Turnała i... Tak, żeby nie przenosić im stolicy do Krakowa. Dygresyjnie powiem, chociaż mówimy o Centrum Pieniądza, które się mieści w Warszawie, w Narodowym Banku Polskim, przy ulicy Świętokrzyskiej, bo to też jest ważne, czasami ludzie pytają, jak do was wejść, bo widzę, że do banku jest wejście, ale gdzie do Centrum Pieniądza? Tak, od strony Świętokrzyskiej jest wejście do centrum Pieniądza. Dygresyjnie powiem, skoro ten temat Krakowa się pojawił, warto też wspomnieć o tym, że w Krakowie jest taka mniejsza może forma też prezentacji historii polskiej waluty. Krakowski Salon Ekonomiczny. Jeżeli ktoś będzie w Krakowie, to i tam zapraszamy, żeby odwiedzić także i tę ekspozycję. Już nie powiem, że inne miasta też się przygotowują do takiej formy. Ale kiedyś scyzoryk wołali na Kielce, więc ja troszeczkę... Ja tylko trochę, można powiedzieć, chciałem przekierować tę uwagę na Kraków ze względu właśnie na te kibicowskie tak jakieś tam ekscesy. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o... Nie, na krakowski oddział Centrum Pieniądza. tak, ale tam też podlegają wszyscy wchodzący to taki nasza... sam.
takiej samej... To nasza zupełnie dygresja związana przede wszystkim z tym, co młodzi ludzie czasami wnoszą do Centrum Mędza, wchodząc z grupą, rozumiem, zwiedzając, ale my wracamy do samego zwiedzenia. Wnoszą, ważniejsze, co wynoszą. Co próbują wnieść przede wszystkim. Tak. Co próbują, bo nie wnoszą. Albo próbują wynieść, to też jest ważne, ale co wynoszą? No, słuchajcie, no, przede wszystkim wynoszą wiedzę. My jesteśmy przekonani, że każda wizyta w Centrum Pieniądza, nawet gdyby była odbywana regularnie, to będzie świadczyło o tym przyroście wiedzy na temat finansów, na temat ekonomii, na temat polskiego złotego, skoro jest ten rok złotego, czy na temat tych wystaw czasowych, o których wspomniałem. Każdy młody człowiek, czy w ogóle każdy odwiedzający, mówię młody, no bo wspominaliśmy o akcji Lato w Mieście, wychodzi z bogatszą wiedzą. To tak mówię, to nawet nie, żeby sobie komplementy prawić, tylko sama idea, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, sama idea proponowana przez prezesa Skrzypka właśnie na tym polegała, że wiedza, to z badań trochę wychodzi też takich statystycznych, że wiedza na temat ekonomii jest, czy była, jest, no, trzeba powiedzieć, trochę jest skromna i każde nowe pokolenie powinno się zetknąć z historią pieniądza, żeby lepiej zrozumieć chociażby jakieś, nie wiem, idee kryzysów. Ale powinno się zetknąć także z ideą pieniądza rozumianą, co my w Polsce szczególnie sobie cenimy, jako formą płatności gotówkowej. Pewnie za chwilę będziecie mówili o Szwecji. Przez długi czas Szwecja uchodziła za państwo, które staje się coraz bardziej bezgotówkowe. Nie mam wiedzy takiej dokładnej na ten temat, ale zdaje się, że ten trend jest lekko odwracany. I jak sobie to pomyślimy i pójdziemy do tego modułu, żeby zobaczyć tę wielką monetę szwedzką, to wtedy sobie przypomnimy, jak to dzisiaj Szwedzi patrzą na pieniądz gotówkowy. Dla Polski bardzo ważny, bo nasza gotówka jest znakiem naszej suwerenności. Nie chcemy się pozbyć. Wiadomo, że mamy traktaty i tam pewne, że tak powiem, decyzje gdzieś zostały zapisane. Natomiast w tym momencie gotówka i przywiązanie do złotego jest też częścią naszej historii. A jesteśmy przywiązani do złotego? Myślę, że jesteśmy przywiązani. Badania ankietowe jasno na to wskazują, że Polacy na razie chcą, żebyśmy zachowali własną walutę. Tak. No to nie tylko środek płatniczy, się okazuje z badań. No właśnie, to jest też istotna rzecz. I żeby dobrze zrozumieć, że nie tylko jest to środek płatniczy, także niesie pewną wartość wyższą, to powinniśmy odwiedzić Centrum Pieniądza, przyjrzeć się chociażby, nie wiem, no jeszcze innemu modułowi, na przykład właśnie Bank Centralny, żeby zobaczyć, jaka jest rola, jakie miejsce, jakie cele Banku Centralnego. Tak, więc to są takie miejsca. Ja tylko wymieniłem kilka tych modułów, bo jest ich znacznie więcej. No nie wiem, ale możemy wspomnieć o innych. No możemy pójść do takiego modułu, który nosi nazwę Twórca Pieniądza. I tam jest, ono jest tak przygotowane, jakbyśmy byli w takim, powiedzmy, miejscu, w którym Andrzej Heidrich, zresztą możemy go tam w pewnym sensie uruchomić na multimediach. Tu masz wzory, tu masz najlepsze fałszywki, dawaj, próbuj szczęść. I próbujemy w ten sposób. I możemy poznać warsztat Twórcy Pieniądza. On był, to był taki warsztat, powiedziałbym, kogoś, kto bardzo ceni sobie grafikę i to taką grafikę, powiedziałbym, bardzo szczegółową, bo przecież my bierzemy do ręki banknot, oglądamy go sobie chociażby w tym laboratorium autentyczności, sprawdzamy, czy jest prawdziwy, czy fałszywy, uczymy się tego, na jakie elementy zabezpieczeń zwrócić uwagę, ale przecież przedtem był jeszcze ten projekt. Projekt, który zwraca uwagę na każdą kreskę, każdy drobiazg, każdy niuans. Możemy zobaczyć tam, jest też, bo o tym też warto pamiętać, jest prezentowana taka szczególna, w Nocy Muzeów miała swoją promocję, moneta grosz Kazimierza Wielkiego. Możemy zobaczyć sobie ten grosz Kazimierza Wielkiego. Wspominam o tym, bo z jednym z projektów, jakim w portfelu mamy już teraz, ale nad jakim pracował Andrzej Heidrich, jest właśnie banknot z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, króla Kazimierza Wielkiego, i możemy zobaczyć, jak on się zmieniał. Jakie wchodziły modyfikacje, które przyjmowano, które odrzucano, gdzie był trochę za stary, a gdzie prezentował się nie to tak nie z brodą. Nie ma czegoś takiego, że bierze z końcówki, nic się nie zmieniłeś. Właśnie tak, to mogłoby tak wyglądać. Natomiast jeżeli będziemy sobie oglądali ten banknot, czy ten projekt banknotu Kazimierza Wielkiego, króla Kazimierza Wielkiego, a jednocześnie przyglądali się pracy Andrzeja Heidricha, to możemy też zejść niżej i zobaczyć sobie ten właśnie grosz prezentowany przez grosz Kazimierza Wielkiego, który
tutaj chyba mieliście nawet panowie taką rozmowę, zapoczątkował taką epokę groszową w historii polskiego pieniądza. Jest tylko 50 egzemplarzy tej monety, a jedna z nich jest właśnie centrum pieniądza, chociażby z tego powodu też warto zobaczyć. W kontekście samych wakacji i tej oferty wakacyjnej, co jeszcze powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o centrum pieniądza? Powtórzę, po pierwsze przychodzimy do centrum pieniądza, po drugie odzwiedzamy za darmo, po trzecie w godzinach 10-18 w czwartki do 20. Najpierw są te grupy, ale możemy też przychodzić indywidualnie, a później możemy po południu zwiedzać także indywidualnie. Możemy się zapisać na zwiedzanie rodzinne. Możemy wybrać sobie takie zwiedzanie ogólne, ale możemy też sami znaleźć sobie ścieżkę, którą chcemy podążać. No dobrze, ale ktoś powie, ale no ja bym chciał zwiedzać, ja tak nie bardzo wiem, od czego zacząć, jak zwiedzać. Są audioprzewodniki. To jest ważne, bo wielu młodych ludzi korzysta z audioprzewodników, przychodzą do muzeów i tak jak sami mają zwiedzać, to oblecą chwilę i powiedzą, no dobra, coś tam zobaczyłem. Audioprzewodnik prowadzi ciekawie, one są też w innych językach, no ale to mówimy do naszych polskich odbiorców, więc mogą skorzystać z takiego audioprzewodnika, jeżeli ktoś nie chce, to też jest aplikacja. Mamy gości z zagranicy i często właśnie przyjeżdżają do nas na wakacje, pokazujemy im Warszawę i możemy przyjść do Centrum Pieniądza, znajdziemy również audioprzewodniki w językach obcych. Tak, w językach obcych także. Będzie po angielsku, będzie po rosyjsku, będzie po ukraińsku, także to też są ważne języki, które do obcokrajowców są skierowane. Głównie korzystają z angielskiego oczywiście. Tak? No powiedzmy, że goście z Ukrainy też chętnie do swojego języka się odwołują. Można też skorzystać z aplikacji, która, jeżeli ktoś nie chce audioprzewodnika, no to jest aplikacja, która też będzie prowadziła, będzie pozwalała zwiedzać Centrum Pieniądza także w tej formie. Te grupy specyficzne, półkolonie mają, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci w klasy 1-4, tak, to mamy specjalną ofertę, specjalną ścieżkę. Zachęcamy, żeby zwrócić uwagę też na to, jak na ofertę Centrum Pieniądza. Ona się w pewien sposób wyróżnia na muzealnej mapie Warszawy i Polski. Zdecydowanie się wyróżnia, dlatego że my właściwie, no tak formalnie, to nie jesteśmy muzeum. My tak mówimy w skrócie, tak? Muzeum Pieniądza, Centrum Pieniądza. My jesteśmy taką placówką wystawienniczą opowiadającą historię pieniądza, historię ekonomii, historię finansów, ale jesteśmy częścią Narodowego Banku Polskiego i jakby tutaj to, że bank próbuje też pokazać tę drugą stronę, oprócz takiej, powiedziałbym, bardzo merytorycznej, którą tutaj przecież na tej kanapie wielokrotnie i omawialiście i będziecie omawiać z przedstawicielami takich bardzo merytorycznych departamentów, że my także przybliżamy tę historię pieniądza dla takiego człowieka, który no, najczęściej styka się z pieniądzem, bo ma wydatki, albo zarobił, albo musi gdzieś tam sprawdzać, ile ma w portfelu. Natomiast to, ile jest elementów związanych z tym faktem, że mam gotówkę, albo mam na koncie zgromadzone pieniądze, ileś tych rzeczy, żeby to dokładnie poznać, te mechanizmy, to powinniśmy Centrum Pieniądza odwiedzić. Zapraszamy do Centrum Pieniądza. Fantastyczne rzeczy, historie, eksponaty, zwiedzanie za darmo. Co też jest ważne, nie tylko za darmo w Noc Muzeów. Tak jest. W każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem poniedziałku. Tak jest. Jacek Majcherek, pełniący obowiązki zastępca dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP. Serdecznie dziękujemy. Bardzo mi było miło. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. A my zapraszamy serdecznie państwa na retransmisję rozmowy z profesorem Mariuszem Andrzejewskim po krótkim materiale filmowym. Dziękujemy.